Do wykonania podłączenia będziemy potrzebować takie urządzenie uderzeniowe, kronę lub inne urządzenia do bijaki. Przyda się również zaciskarka, a raczej jej nóż lub po prostu jakieś obcinaki do kabli elektrycznych. No i teraz tak, tutaj sobie odetniemy tą końcówkę, żeby były kable proste. Obieramy sobie taką dość dużą część, zobaczcie. I teraz tak, kabel przeprowadzamy właśnie przez te specjalnie przygotowane, możemy też zrobić tak, ale to musicie zrobić z wyczuciem, żeby nie uszkodzić żył, albo po prostu przeprowadzić kabel w ten sposób. Pamiętajcie, że tutaj ma wejść 24 kable, więc to jest bardzo ważne, aby te kable były ładnie ułożone. W zestawie są poza śrubkami dostępne również takie opaski, ale takie opaski oczywiście możecie sami kupić i je po prostu związać, żeby zrobić odpowiednią wiązkę. I teraz tak, zobaczcie. Każdy z tych wejść tutaj, to tutaj w środku są takie specjalne nożyki, które w momencie, kiedy włożycie kabel i tym urządzeniem dociśniecie, to one, te nożyki zaczynają przebijać tutaj tą izolację i dzięki temu jest styk, no i oczywiście jest przeprowadzany i dzięki temu może płynąć prąd, czy tam ten sygnał, no i internet będzie działał, czy tam sieć będzie działała, będzie wymiana danych. Teraz zobaczcie, tutaj macie, może w ten sposób będziecie widzieli troszeczkę lepiej, tutaj macie podzielone to na sekcje. Są cztery sekcje. Jak zobaczycie, to tutaj jest odpowiednik od 1 do 6, od 7 do 12, od 13 do 18 i od 19 do 24. To są sekcje. Te sekcje możecie tutaj za pomocą śrubek odkręcić, wymienić. Teraz tak, w tych sekcjach mamy porty. 6 portów. I te porty są ponumerowane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz tak. W zależności od tego, jaką metodę łączenia wybieramy, czy A, czy B, tak też łączymy przewody. No i teraz zobaczcie, tu macie napisane A na dole, a tu macie napisane B. Tu macie napisane od góry A, a tu macie B. To będzie za chwilkę widoczne, ja wrzucę Wam zdjęcie z powiększeniem, żebyście mogli to zobaczyć. Oznaczenia bywają różne. Każdy producent może mieć troszeczkę inne te oznaczenia. Musicie na to zwrócić uwagę. No i teraz tak, weźmy powiedzmy metodę łączenia B. Czyli pierwszy pin i drugi to jest pomarańczowy i biało-pomarańczowy. Gdybyśmy łączyli metodą A, to te pomarańczowe i biało-pomarańczowe byłby od góry. I teraz metoda montażu za pomocą krona jest następująca. I dlaczego jest ona lepsza niż na przykład jakieś zwykłe dobijaki? Już wam wyjaśnię. Tylko sobie przeprowadzę ten kabel tutaj, żeby nie spadł. Oczywiście ja to tylko robię pokazowo. Pamiętajcie, aby jak najmniej tutaj manewrować tymi kablami, bo one są cienkie, żeby ich nie uszkodzić. Ten dobijak krona ma tutaj na końcu taki nożyk. Jak dobijecie, o, tak działa, to ten nożyk tutaj przeskakuje i odcina zbędny kabelek. Żeby Wam to zobrazować, to dam taki bardzo duży kawałek. Włożę go tutaj, zobaczcie. I teraz tak. Ten element odcina, tutaj odcina, więc nie mogę tego zrobić tak, bo sobie odetnę główny kabel, prawda? Więc robię to tak. Tu wkładam ten element dobijający. O, w ten sposób. Patrzę, żeby ten nóż tutaj był. I po prostu zwyczajnie dobijam. Zobaczcie. Dobijak mi odciął zbędny kabel, żeby on tutaj nie wisiał. A jednocześnie jest już zarobiony poprawnie ten kabel. I w tej chwili już ta żyła będzie funkcjonowała poprawnie. No i tak kolejne, biało-pomarańczowy, tak samo, wkładamy, zaciskamy,
i już dwa kable są zarobione. Tego typu końcówki, wejścia są na przykład w centralach telefonicznych, tych przy waszych domach. Tam też stosuje się właśnie taki dobijak, takie urządzenie dobijające krona, nazywa się też często nóż krona, kronę. I teraz zobaczcie, tutaj jest jeszcze takie dwa dodatki, które pozwalają po pierwsze na przykład na przeczyszczenie danego styku, o, delikatnie, jeżeli coś wpadnie, albo wręcz demontaż kabla za pomocą tej dźwigni. No bo nie możemy tak tego byle jak wyrwać, bo uszkodzimy w tym momencie albo nam kawałek kabla zostanie w środku, albo po prostu uszkodzimy te nożyki, które są tutaj w tych wejściach i w tym momencie będzie spory problem. Tak zarobiony kabel, oczywiście tutaj jak najprecyzyjniej go przyczepiamy, żeby nam nie wisiał. I teraz tak zarobione kable będą funkcjonowały, port pierwszy będzie działał poprawnie. Oczywiście musimy jeszcze podłączyć kolejne kable. Tak, zobaczcie, zarobione końcówki. No oczywiście możemy jeszcze skrócić, na przykład ten niebieski nie powinien, powinien być troszeczkę krótszy, ale to już jest estetyka pracy. I tak zarobiony port pierwszy będzie teraz funkcjonował poprawnie. Teraz drugi koniec tego kabla na przykład doprowadzamy do tego typu gniazdek komputerowych i mamy już funkcjonujący kawałek sieci. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was, że ten film był dla Was ciekawy, pożyteczny. Zachęcam do oglądania kolejnych moich filmów, no i zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki Waszej subskrypcji, dzięki tym wszystkim wskaźnikom, ja mam możliwość właśnie pokazywania Wam tego typu sprzętu, także naprawdę no tutaj wychodzę z gorącą prośbą o subskrypcję, o lajki. Jeżeli coś Wam się faktycznie nie podoba, piszcie, no dislajki też są dla mnie jakąś informacją, że coś muszę poprawić, ale zachęcam Was do również komentowania. Pamiętajcie, że te firmy, które udostępniają mi sprzęt, to niejednokrotnie nie jest tani sprzęt, dlatego też z własnego budżetu nie byłbym w stanie Wam tyle tych urządzeń pokazać i spełnić te plany, które mam, a naprawdę są one bardzo ciekawe. Dlatego też im więcej będzie tych lajków, im więcej będzie tych subów, to tym więcej urządzeń będę mógł Wam pokazać. Dzięki bardzo za poświęcony czas i cóż, do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!